Członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Himalajista, Konstytucjonalista, doktor i być może kandydat w wyborach prezydenckich na prezydenta Poznania. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie, powiedziałem to być może, bo to jest być może. Cały czas być może. No być może nie ma decyzji Komitetu Politycznego. E, wiem, że deklaracja była taka, że kandydatami będą osoby, które najlepiej wypadają w sondażach, no ale decyzji formalnej nie ma czekamy. A jakie są sondaże? No, sondaże są takie, że po naszej stronie mam e, najlepsze w Poznaniu wyniki. A oczywiście jest poważnym kandydatem i trudnym, wymagającym przeciwnikiem lewicowy, skrajnie lewicowy prezydent Jacek Jaśkowiak. Będzie w Poznaniu poważna bitwa, bitwa o prezydenturę. Jakie są szanse prawa i sprawiedliwości? Ktokolwiek będzie kandydatem, jest to bardzo wymagający bój. Prawo i sprawiedliwość ma najgorsze w Polsce wyniki. W Poznaniu moim zdaniem trzeba to zmienić. A jest taka szansa? Jeśli będzie poważna, konsekwentna walka, zaangażowanie, to taka szansa jest. Przeczytał Pan list Jarosława Kaczyńskiego do, do członków Prawa i Sprawiedliwości? Tak. I co? No, mógłbym powiedzieć, cytując klasyka, oczywista oczywistość. Jeśli chcemy zmienić Polskę, musimy. Jeśli chcemy uczciwości w życiu publicznym, musimy od siebie więcej wymagać. Więcej wymagać nawet niż inni wymagają od siebie. W związku z tym tego rodzaju sytuacja, jaka miała miejsce w Senacie w czasie głosowania nad uchyleniem immunitetu senatorowi Kogutowi, nie powinny mieć miejsca. Nikt nie przesądza winy, niewinności senatora Koguta, natomiast no, transparentność, oczekiwanie tego, że y, sąd rozstrzygnie takie kwestie. No, to są sprawy y, oczywiste. Nie możemy dawać naszym przeciwnikom politycznym paliwa, y, y, nie możemy tolerować takich zachowań, które już niejedne w Polsce ugrupowanie doprowadziły do porażki, a czasami nawet do zniknięcia ze sceny politycznej. W tym liście jest nie tylko o postawie, bardzo krytycznie o postawie tych senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, które głosowali przeciw tej możliwości aresztowania senatora Stanisława Koguta, ale jest również część dotycząca zmian w, w rządzie. W polityce personalnej kierujemy się zasadą, którą można określić jako ekonomia siły. Oznacza to, że obsada poszczególnych stanowisk zależy od oceny możliwości poszczególnych osób w, danym, w danych okolicznościach i Czasie. Odwołanie ze stanowiska wcale nie musi oznaczać krytycznej oceny efektów jego pełnienia. Co więcej, może być to decyzja podjęta mimo bardzo wysokiej oceny sposobu działania, e, sposobu wykonania związanych z daną funkcją zadań. To Pana przekonuje? Tak, dlatego że y, no, podstawą działania Prawa i Sprawiedliwości jest służba, służba Polsce. No i ta postawa służebna jest decydująca. No, nie chodzi. O realizacji osobistych ambicji, tylko chodzi o to, aby w naj, możliwie najlepszy sposób służyć Polsce, no, wypełniać zadania, które w danym momencie są najważniejsze. Także co do filozofii, ta filozofia jest filozofią, uważam, przekonującą. Jedną z ważnych przesłanek reorganizacji rządu było też utrzymanie spójności naszego obozu, obozu zjednoczonej prawicy, a to wymaga uwzględnienia wybitnej roli, jaką odegrał w osiągnięciu zwycięstwa w 2015 roku pan prezydent Andrzej Duda. Czyli tu było, był jakiś znak zapytania przy tej jedności obozu prawicy? No, pojawiały się pewne napięcia, moim zdaniem zupełnie niepotrzebne, niesłużące realizacji zmiany, dobrej zmiany, wynikające raczej właśnie z kwestii charakterów. Natomiast w pewnym momencie. Zaczynało to być trudne do takiego ogarnięcia. No zbyt dużo energii traciliśmy na dyskusję, między tym, że ktoś z kimś nie może się porozumieć. No to wszystko jest prawda. Ten element ludzki w polityce zawsze występuje. Moim zdaniem, to też nauczka na przyszłość, że jeśli pojawiają się jakieś różnice zdań, no to jednak wszyscy muszą być zdeterminowani, żeby szybko wyjaśniać. To nie może być pożywka medialna premier Jarosław Kaczyński zaapelował o zaufanie. Zaufanie pana posła Bartłomieja Wróblewskiego prezes Jarosław Kaczyński ciągle ma. Ja myślę, że no, wszystkich w Prawie i Sprawiedliwości to jest warunek tego, żebyśmy mogli dobrze działać dla kraju i odnosić kolejne zwycięstwa wyborcze. W momencie, kiedy to zaufanie się wyczerpie, czy wyczerpałoby się, no to wiadomo, że to byłby początek końca naszego obozu. A wiemy, że w Polsce jest wiele rzeczy do zrobienia. Zmiany, które rozpoczęliśmy, w niektórych wypadkach zostały zakończone, ale w wielu są to procesy, które będą trwały długi czas. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości, zmiany w służbie zdrowia. Na to potrzeba więcej niż jedną kadencję. A co pan sądzi o wczorajszej informacji w Sejmie ministra spraw wewnętrznych na temat problemów z neonazizmem? No, ja się zgadzam z Jachimem Brudzińskim, że kwestia tak, tak zwanego neonazizmu w Polsce jest w znacznym stopniu burzą w szklance wody. Są oczywiście incydenty, które należy wypalić żelazem, gorącym żelazem, natomiast są to incydenty w skali kraju. No. Każdy z nas może zrobić eksperyment i zobaczyć ilu wśród znajomych, sąsiadów, rodziny zna nazistów w Polsce i prawdopodobnie 99,9% z nas nie zna nikogo. Są ludzie, z którymi się nie zgadzamy dość często, no ale ale to, że się nie zgadzamy, nie może prowadzić do takiego, nie wiem, nadużywania słów nazizm, faszyzm. Tym bardziej, że w Polsce jesteśmy przez to mocno doświadczeni. Jest niewiele polskich rodzin, które nie mają gorzkich doświadczeń z czasów wojny. Wczoraj też została zamknięta lista potencjalnych członków KRS-u. Wczoraj do 12 był ten termin. Czy, czy jest ta lista zamknięta? Czy są, czy są kandydaci? Czy też wezwania opozycji, czy nawet sędziów do tego, żeby zbojkotować ten nowy KRS się udały? No lista jest zamknięta. W godzinach wieczornych było potwierdzenie, że 16 kandydatur wpłynęło. Być może do godziny 24 był jeszcze... Kolejne, to pokazuje, że ten bojkot opozycji się nie udał i części środowiska sędziowskiego i moim zdaniem postawa opozycji i, części, i tej części środowiska sędziowskiego jest postawą absolutnie kontrproduktywną, to te środowiska tracą na tym w największym stopniu. Po zmiany w wymiarze sprawiedliwości następują. Lepiej byłoby, gdybyśmy wszyscy wspólnie nad nimi pracowali, nawet jeżeli nie ma pełnej zgody, nawet jeśli istnieją różnice. Natomiast jeśli opozycja chce wyłączać się z tego procesu, tym bardziej pokazuje, że jest zupełnie nikomu do niczego nie potrzebny. I kiedy poznamy nowych członków KRS-u? No to jest kwestia kilku tygodni. Bo tak długo trwa procedura? Tak. No wczoraj wczoraj czy upłynął o północy termin. Teraz jest moment na sprawdzenie formalnej poprawności procedur. Później sprawą będzie zajmować się Komisja Sprawiedliwości. No i później Sejm. Pije pan kawę czy herbatę? Pije kawę z tego samego kubeczka. Wczoraj kawę piła minister edukacji narodowej. To niesłychanie. <noise> tak, to, to, <noise> Za nie mówiłem na moment. <noise> bo to, I to pytanie służy przejściu do tematu, który może pan... Bardziej lubi pan politykę, czy bardziej pan lubi wspinać się na szczyty? No góry... Przez wiele, wiele lat były niezwykle ważną częścią mojego życia. Był taki czas, że były podstawową częścią mojego życia. No to jest... Natomiast polityka jest pewnym obowiązkiem. Ja od kilku lat też bardzo mocno mnie angażuje z głównym moim. Zadaniem zawodowym. Nie potrafiłbym powiedzieć jedna i druga rzecz jest ważna i ma swoje miejsce w moim życiu. A teraz trwa jakaś wyprawa zimowa na K2. No wiemy, że trwa wielka polska narodowa wyprawa na K2, jedyny niezdobyty zimą tysięcznik. Przez półtora roku organizowaliśmy tą wyprawę i bardzo dobrze nam idzie. Zespół jest od kilku tygodni w bazie pod K2 na wysokości no, ponad 5000 metrów. Dobrze nam idzie także akcja górska. W, w ostatnim tygodniu został założony najpierw obóz pierwszy na wysokości 5900 metrów. Później obóz drugi na wysokości 6300 metrów. Jest dobra atmosfera w zespole. Nasi y, wspinacze Himaleiści zmieniają się w tym zespole drugim. Poręczują wyższe partie, zaczęli poręczowanie wyższych partii y, góry. Y, także rzecz idzie bardzo dobrze. No, jest to polski sport, polska domena zimowych Himalajs. Mamy tu największe sukcesy na świecie. 37 lat temu Leszek cichy. Krzysztof Wielicki rozpoczęli światową przygodę z, Him z Himalajami zimą. E mam nadzieję, że Polakom uda się także no zdobywając Mont Everest. Mam nadzieję, że zdobywając K2 zamkniemy tą. 40-letnią opowieść. Ile, ile, jak długo będzie trwała? No to zależy. Myślę, że w, jeżeli będą postępy w takim czasie, to w ciągu dwóch, trzech tygodni zakończy się etap aklimatyzacji. No i rozpocznie się oczekiwanie na tak zwane okno pogodowe, czyli na sytuację, w której temperatura będzie i wiatry będą znośne, czyli temperatura będzie powiedzmy nie niższa niż minus 40 stopni, bo to byłyby dobre warunki. Nie niższa niż minus 40. Tak, znaczy, no jak będzie minus 60, odczuwalna temperatura, to wejść na szczyt będzie trudno. Ale jeśli będzie tylko minus 40, to byłaby dobra warunka, to byłyby dobre warunki, jeśli, bo cały czas mówimy o drugim najwyższym szczycie na Ziemi, K2, który jest technicznie, jeśli chodzi o warunki pogodowe, dużo bardziej wymagającym szczytem niż Monte Everest i pozostałe 12 śmiertelniaków? Ten atak na, na szczyt nastąpi z, jakiego, z jakiej wysokości? Gdzie będzie ten ostatni obóz? Tego nie można powiedzieć. Są dwie strategie. Albo będzie ostatni obóz na wysokości 7000 metrów i będzie próba wejścia 7100-200 i próba wejścia na szczyt, albo jeszcze będzie taki pośredni obóz na wysokości około 8000 metrów. I, i, i ilu Himalajistów zaatakuje K2? No tego nie wiemy, doda no, decyzja kierownika sportowego wyprawy i kierownika wyprawy Krzysztofa Wielickiego Janusza Gołębia, natomiast no, pewnie to będzie zespół dwuosobowy w takim zespole szturmowym, który no, zakładamy y, może wchodzić na szczyt, to będą cztery osoby, pewnie dwie będą atakować. Ile osób jest w ekipie? Kilkanaście osób plus hapsi, czyli yy, czyli w, yy, tragarze wysokogórscy, pakistańczycy plus kucharze, obsługa wyprawy, no łącznie około 20 osób. Jest z nimi kontakt telefoniczny? Tak, jest kontakt telefoniczny, mamy bardzo dobrą, mamy bardzo dobrą... Komunikację. Wyprawa wygląda na to, że została dobrze zorganizowana. Patronuje minister sportu. No, wyprawa jest prawdziwie narodowa, bo tylko Polacy biorą udział. Zazdrości pan kolego? Tak, zazdroszczę. Chciałbym być w obozie, chociaż przez moment. Ale trzeba być w Sejmie przy to, ulicy Wiejskiej. To prawda, nie ma możliwości wyprawy. Dostanie się do obozu, to jest kilka tygodni i powrót, y, a tu też ważne rzeczy i duża odpowiedzialność. Bartłomiej Wróblewski, y, poseł z Poznania, członek Komisji Sprawiedliwości, himalaista, był gościem Poranka w net. Dziękuję, dobrego dnia. Bardzo y, dziękuję za wizytę w poranku. Jest godzina 7.39.